Ostatni dzień tam, na Wapnicy? To znaczy, wy dużo wcześniej wiedzieliście, że musicie wyjechać? No pewno. Tak? No już jest pół roku się wszystkie już przyszykowywali, że będziemy musieli, że musieliśmy jechać. To nie było tam, że to ktoś to chciał, tylko to było przymusowo wszyscy jechać, nie? To właśnie już się szykowali. To mówię, że makaron suszyli, tego do worków sypywali, chleb suszyli, do worków też spychali, piekli i tego. I tak już każdy się szykował, bo nikt nie wiedział, gdzie jedzie. Bo nikt nie wiedział. Bo kto wiedział, gdzie jedzie? Tak. Może do jakiego obozu, może gdzieś nas zawiozą. Kto wiedział, gdzie my jedziemy? I tak było, że naprawdę. Ciężko było. A widzieliście, czy to znaczy, jak zostawiliście puste domy, wyszliście, one zostawiliście je otwarte? No otwarte. Tak? No a jak? U nas był Chruszkowiec mieszkał. No u nas była kantora z kopalni. Kancelaria. No kancelaria z kopalni i sklep był i sklep. Tego. No i naczelnik cały tam mieszkał. I no co było zamykać? Nie było prawa co zamykać, wszystko zostawiliśmy. Wszystko zostawili. To znaczy oni wynajmowali u was, czy to tak, były ich pomieszczenia? Jeszcze jeść musieliśmy dawać za darmo. Tak? Nawet nie było prawa powiedzieć, że się nie zgodzisz, żeby oni przyszli. To my w takim malutkim pokoiczku siedzieli tylko, a to wszystkośmy musieli oddać tego, bo przecież... Ale to jak Ruscy przyszli, czy jeszcze wcześniej za Niemców też? Nie, za Ruskich. Za Ruskich, tak? Już. Czyli w 1944 roku, jak oni przyszli, tak? Tak. Czyli po prostu przyszli do was i powiedzieli, że tu będzie... Będzie mieszkał i już, tak? I nie było gładki, jeszcze jeść musiał dać. Boże kochane, nie było prawa co powiedzieć, absolutnie. I co chcieli, to brali, i co chcieli, sami rządzili się i dobrze było. Co chcieli, to robili z nami. A prądu nie było, tak? U was? Nie było na Wapnicy, bo w Kozakach był prąd chyba, czy nie? Nie było. W Kozakach był prąd, bo był z kopalni. Bo z kopalni później podłączyli. Na początku nie było, ale na początku nie było, ale później... I to nie wszędzie był. I to nie wszędzie, dokąd ta kopalnia, dokąd to sięgało, zasięg był. A już tak jak mego wujka Franka tam nie było. Nie, tam już dalej nie było, to tylko w środku tak tam jeszcze to mieli, a tak to na bokach to już nie mieli, a u nas nie. Wszystko lampami świecili. Czyli praktycznie jak zmierzch zapadał, to już było, co było robić tam? Lampy świecili. Lampy naftowe. Lampy naftowe świecili i to wszystko. I do ubory się z taką lampą szło z lichtarem. I wszędzie. Takie lichtary były. Takie latarki były, takie ze szkłem, takie z tego. I tak się chodziło. I tak się żyło.